Dzień dobry, jestem konsultantem NAFI Business Central w firmie Intesis. Dziś chciałbym zademonstrować nową stronę do zarządzania danymi. Na początek przejdziemy sobie do strony. Na pierwszy rzut oka widzimy, że stronę podzieloną mamy na dwie sekcje. Pierwsza przedstawia tabelę, na której gromadzą się z czasem zbędne dane, ilości rekordów, jakie się w nich znajdują, rozmiar oraz rozmiar, jaki przybył przez ostatnie 30 dni, również procentowo. Druga sekcja obrazuje całkowity rozmiar, jaki zajmuje poszczególna firma na bazie danych. Najistotniejsze funkcje, jakie znajdziemy na tej stronie, to czyszczenie danych oraz kompresja dat. Pod czyszczeniem danych dostajemy szereg opcji, dzięki którym możemy pozbyć się starych danych przy zaledwie kilku kliknięciach. Przykładowo zaksięgowane zamówienia sprzedaży. Ponadto dostajemy szereg filtrów, dzięki którym możemy zawężyć dane, które chcemy usunąć, tak aby nie pozbyć się czegoś, co jest jeszcze dla kogoś przydatne. Pod kompresją dat również mamy wiele możliwości, takich jak kompresja zapisów księgi głównej czy zapisów VAT. Oczywiście chodzi o dane historyczne. Przykładowo przejdźmy sobie do zapisów księgi głównej. Jak widzimy, filtr automatycznie ustawił nam się na zapisach historycznych. Datą końcową, do jakiej usuniemy, raczej skompresujemy zapisy, będzie rok 2015. Ciekawą opcją, jaką tutaj dostajemy również, jest możliwość pomijania pól przy kompresacji, zależnie od potrzeb użytkownika lub polityki firmy. Bardzo fajnym narzędziem, które zostało utworzone, aby wspomóc administratorów przy właściwym wykorzystaniu funkcji czyszczenia oraz kompresacji, jest przewodnik, który na każdym kroku opisuje użytkownikowi, co w tej chwili robi. Przejdziemy sobie przez przykładową ścieżkę, by zobaczyć, jak to działa. Tutaj dostajemy jeszcze zasady przechowywania. W tym miejscu określić możemy, jak często Business Central ma usuwać nieaktualne dane w tabelach zawierające wpisy dziennika i zarchiwizowane rekordy. I tak tutaj możemy ustawić, aby przykładowo tabela Send Email czyszczona była po 6 miesiącach. Kolejny krok przedstawia nam listę nieprodukcyjnych baz, sugerując, żeby usuwać te, które są nieużywane na co dzień, nie są wykorzystywane. W kolejnym kroku jest opisana kompresacja danych. Mam tutaj dokładny opis, co ona robi w sumie, oraz link do obszerniejszego opisu. Dla przykładu wybierzemy sobie kompresację dat dla zapisów księgi nabywców. Z datą początkową w roku 2014. W tym miejscu również możemy wybrać sobie, jaki będzie opis do skompresowanych zapisów. W tym kroku możemy jeszcze dorzucić opcję usuwania pustych zapisów, pustych rejestrów, ale pominiemy ten krok.
Oczywiście jest to baza testowa i nie mamy zapisu sprzed tylu lat, ale jak widzimy, system pokazałby nam w tym miejscu, ile rekordów zostało skompresowanych oraz ile udało się dzięki temu miejsca zaoszczędzić. To już wszystko, co chciałbym dziś przedstawić. Zachęcam do przeglądania pozostałych naszych wpisów oraz śledzenia bloga. Dziękuję za uwagę.